Skywalker odrodzenie wprowadza kilka nowych planet do Galaktyki Star Wars, ale Exegol jest z pewnością jedną z najbardziej znaczących. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Markis. W dzisiejszym filmie przytoczę wam fakty i obecne informacje na temat tajemniczej planety Exegol. Zapraszam! Po przegranej Imperium w Bitwie o Endor wielu wyznawców Palpatina ukryło się na światach, które przepełniała ciemna strona. Moraband, Mustafar i Malachor pod wieloma względami podobne do planety Exegol zamieszkiwane były przez lojalnych wyznawców Sithów. Piekielne światy spustoszone przez ciemną stronę były miejscem spoczynku wielu starożytnych lordów Sith, takich jak Darth Bane. Wiele wyznawczych grup musiało puścić miejsca swoich panów, ponieważ odkryte zostały przez zwolenników jasnej strony mocy. Nowym miejscem zamieszkania stała się planeta Exegol, znajdująca się w nieznanym obszarze galaktyki. Powierzchnia planety Exegol przypominała kamienną pustynię. Panujące na planecie suche warunki pogodowe w połączeniu z cząstkami pyłu w jej atmosferze wywoływały pioruny, które w wyniku uderzenia z powierzchnią powodowały ogromne wyładowania. Jedynym schronieniem dla żyjących organizmów były jaskinie i tunele, które sięgały głęboko w skorupę planety. Wiele z tych szczelin zostało wykopane przez lojalistów Sifów w starożytnej przeszłości z zamiarem wydobycia mrocznej siły, która leżała pod powierzchnią planety. Jeden z kultystów i wyznawców Sifów, Jubtasu, wierzył, że jego pan przeżył i wszystko zaplanował. Tarzu był imperialnym doradcą i jednym z zaufanych ludzi imperatora. Odnalezienie ciała Imperatora przez Tashu i bezpieczne dostarczenie swojego pana z pomocą łowcy reliktów na planetę Exegol o imieniu Ochi, którego poznajmy w filmie Skywalker Odrodzenie, jest jedną z popularnych teorii. Tashu wiedział o planach Imperatora i tworzeniu marionetkowej organizacji, które miałyby powstrzymać ekspansję Nowej Republiki w trakcie budowy Nowej Potęgi na Exegol. Faktem jest, że to nie Palpatin zbudował flotę, lecz jego wyznawcy i kultyści z pomocą niewolników. Oni zbudowali mu ogromną Cytadelę Sifów. Starożytni kultyści przez wiele lat oczekiwali na przybycie swoich panów. Grupy zwolenników przybywały na Exegol z pomocą Sith Finders. Odpowiednik lokalizatora, który zawierał mapę i obliczenia potrzebne, by dotrzeć na planetę Exegol. Wyglądem przypominały Holokron Sithów. Gdy nastały mroczne rządy Imperium, jeden z lokalizatorów posiadał Darth Vader i był przechowywany na Mustafar, natomiast drugi posiadał sam Imperator. Znano położenie jedynie dwóch Wayfinderów, ponieważ kult pragnął zachować lokalizację planety w tajemnicy przed potencjalnym wrogiem. Po przegranej Imperatora, kultyści zabezpieczyli poszczaki wiodące do planety Exegol. Lojaliści strzegli jednego z Wayfinders na planecie Mustafar, dopóki Kylo Ren własnoręcznie nie pokonał lojalnych wojowników Sith. Kluczem do położenia drugiego Wayfindera był sztylet, którego strażnikiem był łowca reliktów Ochi. Przez 30 lat Palpatin, tysiące kultystów Sithów oraz starożytne duchy zwane Sith Eternal, świadczące o ostatecznym triumfie swojego mistrza, żyli w izolacji na planecie Exegol. Cała armia, gotowa by podbić galaktykę, składała się z lojalnych żołnierzy przybyłych z odległych światów. Ostatecznie wszyscy zostali unicestwieni. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym materiale opowiem wam więcej na temat Sea of Eternal. Zachęcam do pozostawienia komentarza pod tym filmem i łapki w górę, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego o Exegol. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Niech moc będzie z wami. Siema.